Dzień dobry, tu Jędrzej z Biura Podróży Szerokie Tory. Do tej pory w filmach na tym kanale mówiliśmy jak jest, mówiliśmy prawdę. Dzisiaj będzie bajka, ale bajka nieprzypadkowa, nie byle jaka. Bajka z serii ekologicznie czystych bajek z nadbrzegu Bajkału. Serii, której autorką jest nasza bajkalska przyjaciółka, Sofia Buntowska. Ona z wykształcenia jest biologiem, przez lata pracowała w rezerwacie bajkalsko-leńskim i z bliska obserwowała syberyjską przyrodę. A w bajkach tymi obserwacjami się dzieliła, także z pozoru, chociaż to bajki, dużo w nich prawdy i dużo takiej porządnej, twardej wiedzy przyrodniczej czy ekologicznej. Teraz jest ten moment, że możecie nacisnąć pauzę i zawołać szybko dzieci czy wnuki, jeśli jakieś są pod ręką. Jeśli nie ma, to nie trzeba dusić pauzy, tylko no, możecie sami się zamienić na chwilę w dzieci. Podobno w każdym jest coś z dziecka albo kawałek dziecka. I mam nadzieję, że tłumaczenie jednej z tych bajek na polski i publikacja za zgodą autorki, za zgodą Sony się Wam spodoba. Sofia Buntowska, kwiatek lata. Kiedy niedźwiadek urodził się, była zima. On to czuł. Gdzieś tam, poza legowiskiem, świat był zimny i nieprzyjazny. I tylko w malutkim, ciemnym świecie, gdzie mieszkał on i jego mama, było ciepło i przytulnie. Mama drzemała i w półśnie cichuteńko śpiewała mu kołysankę. Każdy człowiek, słysząc jej śpiew, powiedziałby, że ona po prostu cichutko ryczy. Ale niedźwiadek dobrze wiedział, że tutaj, w legowisku, mama nie ma na kogo ryczeć i ona może tylko śpiewać. Po swojemu. Po niedźwiedziemu. Mama śpiewała o tym, że kiedyś miną mrozy i śnieżyce, roztaje śnieg, z południa przylecą ptaki, zazieleni się trawa i rozwinie się przedziwny kwiatek. I wtedy, gdy zakwitnie, przyjdzie najwspanialszy czas, który nazywa się lato. A latem niedźwiadek z mamą będą kąpać się w rzece, jeść soczystą trawę i słodkie jagody, a do tego wybiorą się na daleką wędrówkę przez góry, do krainy, gdzie nad brzegami siedmiu jezior wałęsają się nieustraszone renifery, a tłuste świstaki witają każdego gromkim, wesołym gwizdaniem. Niedźwiadek nie wiedział, co to takiego jeziora i nigdy nie widział reniferów ani świstaków, ale piosenki mamy wywoływały sny. W tych snach widział wszystko, o czym śpiewała niedźwiedzica. Pewnego ranka zimna kropelka skapnęła z góry prosto na nos niedźwiadka, więc oblizał się i kichnął. Krople dalej spadały jedna za drugą coraz częściej, póki nie popłynęły ciągłą, cieniutką strugą. Wszystko to bardzo rozbawiło niedźwiadka. Dotykał stróżkę wody łapą i chwytał ją językiem. W końcu tak się rozswawolił, że obudził mamę niedźwiedzicę. Ta podniosła ciężką głowę i cichutko ryknęła. Tego dnia opuścili swoje legowisko. Świat poza nim zadziwił niedźwiadka. Puszyste jodły witająco machały do niego i jego mamy swoimi łapami. Różnobarwne ptaki śpiewały o czymś pięknym i olśniewającym. Na pewno o lecie, myślał niedźwiadek i rozglądał się na boki, starając się odnaleźć magiczny kwiatek. Nie musiał rozglądać się długo. Oto on, kwiatek, tuż obok. Leży na trawie. Błękitny. To na pewno oderwany kawałek nieba. I niedźwiadek ze wszystkich sił rzucił się na kwiatka, żeby go zerwać i pokazać mamie. Am, powiedział niedźwiadek zgrzytnąwszy zębami. To dziwne, ale kwiatka w ustach nie było. Nie było go również w tym miejscu, gdzie dopiero co rósł. Niedźwiadek usiadł na swoim miękkim zadku i rozejrzał się. Kwiatek leciał w powietrzu. Machał płatkami i coraz bardziej oddalał się. Niedźwiadek ze wszystkich sił rzucił się w pogoń, ale nie dogonił kwiatka. Ten zaś zniknął gdzieś wśród krzaków i smutny malec z pustymi łapami wrócił do mamy. Znalazłem kwiatek lata, powiedział jej, i chciałem go tobie przynieść, ale on odleciał i teraz mi nie uwierzysz. Wierzę, chłopczyku, powiedziała niedźwiedzica i polizała go w chłodny nos. To był tylko motylek. Motylek? Zdziwił się niedźwiadek. Ale był tak podobny do kwiatka. Kwiaty nie latają, powiedziała niedźwiedzica.
Nie spiesz się, synku. Kiedy kwiatek lata rozwinie się, na pewno go zobaczymy. Minęło kilka dni. Niedźwiadek wlazł na górkę i rozpędził się, żeby zjechać na dół razem z potokiem drobnych kamyczków, ale nagle stanął jak wryty. Delikatny kwiatuszek o kolorze liliowej zorzy zachodzącego słońca, pokryty miękkimi włoskami, wyciągał ku niebu swoją miękką główkę. Niedźwiadek podszedł bliżej i dotknął go nosem. Kwiatek przechylił się, ale został w miejscu. Znaczy, to nie jest motyl, pomyślał niedźwiadek i leciutko odgryzł puszystą główkę kwiatka. A fuj, jaki on gorzki! Niedźwiadek chciał jak najszybciej wypluć liliową główkę, ale wytrzymał i ze wszystkich sił rzucił się do mamy. Niedźwiedzica wędrowała niedaleko. Wykopywała łapą jakieś korzonki i chrupała je ze smakiem. Niedźwiadek zatrzymał się przed nią i powiedział: Mama, przyszła pora wychodzić do fajny fiewim wiefior. Kwiatek leżał mu na języku i przeszkadzał w mówieniu. Dlatego skłonił głowę i ostrożnie położył swoje znalezisko przed matką. Oto on. Niedźwiedzica spojrzała na to, co przyniósł jej niedźwiadek, uśmiechnęła się i pogłaskała go po głowie. Nie, chłopczyku, to sasanka, kwiatek wiosny. Kwiatek lata zakwitnie później. Tylko dlaczego bierzesz do buzi nieznane kwiaty, nie pytając mnie? Musisz wiedzieć, że kwiatek wiosny jest trujący, dlatego nie należy go więcej zrywać. Dobrze, nie będę. Posłusznie zgodził się niedźwiadek i zaczął uważnie obserwować mamę, zapamiętując rośliny, których korzonki są jadalne dla niedźwiedzi. Jednak wkrótce znudził się tym i zaczął ganiać po polance za ważkami i pszczołami. Jedną pszczołę prawie złapał, ale ona, dzielnie brzęcząc, poleciała w dół i usiadła na malutkim żółtym słoneczku. Niedźwiadek stanął jak wryty. Oto jaki jest kwiatek lata. Słoneczny! Mama, mama, chodź tu szybko! Niskim głosikiem zaryczał. Ale ona była daleko i nie mogła go usłyszeć. Więc ze wszystkich sił ruszył ku niedźwiedzicy, żeby ją zawołać i pokazać jej kwiatek. Po drodze zobaczył jeszcze jeden słoneczny kwiatek, potem kolejny, a potem aż 5 malutkich słoneczek otoczyło niedźwiadka na środku polanki. Mama! Zawołał ze wszystkich sił. I niedźwiedzica usłyszała. Oderwała się od swojego zajęcia i niespiesznie podeszła do niedźwiadka. On nie mógł ustać w miejscu z niecierpliwości, bo chciał jak najszybciej pochwalić się mamie swoim znaleziskiem. Jednak widząc wyraz jej oczu, niedźwiadek pochylił się. Czy to kwiatek lata? Zapytał z nadzieją. Nie, chłopczyku, pokręciła mama głową. To dmuchawiec. Bardzo wesoły i mądry kwiatek. Dlaczego mądry? Zainteresował się niedźwiadek. Dlatego, że umie przewidzieć deszcz, powiedziała mama. Przed nastaniem niepogody zamyka się i chowa, a po deszczu znowu pokazuje słońcu swoją żółtą twarzyczkę. A dlaczego wesoły? Nie przestawał pytać niedźwiadek. Dlatego, że wkrótce zamieni się w balonik i będzie można się z nim bardzo wesoło pobawić, odpowiedziała niedźwiedzica. A teraz chodźmy. Pora na odpoczynek. Minęło kilka dni. Długo wyczekiwany kwiatek nijak nie chciał zakwitnąć i ranek, który nastąpił, wydawał się niedźwiadkowi bardzo szary i pochmurny. Poszedł szukać na polance dmuchawców, ale żadnego nie znalazł. Wtedy niedźwiadek przypomniał sobie, co mówiła mama. Schowały się, a to znaczy, że będzie deszcz i kwiatek lata dzisiaj nie rozwinie się, pomyślał. Hej, synku, zawołała niedźwiedzica. Niedługo zacznie się wiatr i deszcz. Musimy jak najszybciej iść do świerkowego lasu. Tam znam pewne zaciszne miejsce. Pospiesz się. I szybkim krokiem opuściła polankę, gdzie zdenerwowany niedźwiadek mimo wszystko próbował odnaleźć kwiatek. Pochylił głowę i ruszył w ślad za matką. Niedźwiadek nie rozglądał się na boki. Było dla niego jasne, że dzisiaj nie nastąpi lato. Bądź ostrożny, uważaj na nos i oczy. Tu rośnie dzika róża, jest bardzo kłująca, uprzedziła go mama. Niedźwiadek zamknął oczy, zmarszczył nos i zaczął przedzierać się w ślad za matką przez jakieś strasznie kłujące krzaki, które mama nazywała dziką różą. I nagle zapach. Nie, nawet nie zapach, aromat. Zadziwiająca woń zmusiła niedźwiadka, by się zatrzymał i otworzył oczy. Wprost przed nim, na pokrytej ostrymi kolcami gałązce, rósł kwiatek. Jaskrawo-różowe płatki otaczały żółty środek. Ten kwiatek w ogóle nie bał się deszczu. Wręcz przeciwnie, miał tak zadziwiający zapach, że zebrał wokół siebie pełno owadów. Niedźwiadek popatrzył na niedźwiedzicę i wszystko zrozumiał. On zakwitł, ryknął radośnie. To znaczy,
że nastało lato. Hurra! Następnego dnia niedźwiedzica i niedźwiadek wędrowali do krainy siedmiu jezior. I którędy by nie przechodzili, wszędzie witały ich i żegnały różowe kwiaty lata. Koniec. Dziękuję za uwagę i dziękując bardzo poproszę o opinię w komentarzach, bo to pierwsza próba tłumaczenia, przekładania z rosyjskiego literatury dziecięcej. Przekładało się wspaniale, bo Sofia to pięknie napisała, ale będę bardzo wdzięczny za recenzję. I młodsi autorzy tych recenzji, tym bardziej będę wdzięczny. Znaczy na opiniach dzieci najbardziej mi zależy. Proszę o nie pytać, proszę je przepisywać do komentarzy. Proszę się zapisywać na subskrypcję. Jeśli bajka się w ogóle podobała, to tam lajkować. Proszę i stopniowo będziemy twórczość Sofii Buntowskiej tłumaczyć dalej. Z wielką nadzieją, że uda to się zebrać i wydać jako taką książeczkę z opowieściami o przyrodzie Bajkału w formie bajek dla dzieci i do tego jeszcze z pięknymi ilustracjami. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.